Na Voyage Shop w tym momencie pojawił się nowy, niesamowity produkt, jakim jest kolorowanka Voyage Team. Kolorowanka przedstawia nasze wszystkie postacie, które możecie kojarzyć z różnych ciekawych przygód na Wojanowicach, ponieważ nie jest to zwykła kolorowanka. Znajdziecie w niej uchwycone najlepsze historie z Wojanowic. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, z jakich one są odcinków. Także kolorując ją, tak jakby przechodzicie do świata Wojanowic, jakbyście w nich byli. Razem z nami takich przygód jest aż 28 w całej kolorowance, więc na pewno taka kolorowanka zajmie wam nieco czasu, żebyście mogli ją całą uzupełnić, pokolorować i ogólnie przejrzeć i poszukać, w jakich filmach znajdują się podane ilustracje. Jeśli wam się nudzi, jeśli nie macie co robić, to od teraz taka kolorowanka może wam zająć naprawdę sporo czasu, kolorując ją i dobrze się bawiąc. Także wbijajcie na Voyage Shop i pamiętajcie, że do każdego zamówienia dostajecie takie zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem za darmo, więc jak na przykład kupicie taką kolorowankę, to razem z nią dostajecie kozackie zdjęcie. Dostajecie jeszcze za darmo pakiet kozackich naklejek. Do tego warto robić zakupy na Voyage Shop, bo jak widzicie, dostajecie masę niesamowitych rzeczy. Także wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Wojan i Ptyś ruszyli na wakacje. Postanowili zamieszkać na bezludnej wyspie, aby odpocząć trochę od zgiełku miasta. Jednak podczas gdy Ptycho wylegiwał się nad palmą, Wojan postanowił zrobić tajemną bazę pod jego wyspą. Czy Ptycho znajdzie tajemną bazę Wojana? Oglądajcie, aby się przekonać. O, Ptycho, wakacje, w końcu wakacje, oj, co nie? Już się nie mogę doczekać tego słoneczka, opalanie będzie super! Tak, będzie fajnie się tutaj opalać. O, zobacz, leżaczki czekają, kokoski do wypicia. Super! Uwielbiam taki klimacik, słuchaj. Ja tu się kładę, ja się będę normalnie tutaj opalał do samego rana. Jasne, czekam, aż stary. Normalnie słońce wyjdzie i będzie świetnie. Opalaj się pod palemką, nie przejmuj się, ja też tutaj się teraz położę na leżaczku i będę sobie odpoczywał. No i takie, super. Takie mam plany. Pana, ej, słuchajcie, Ptycho chyba zasnął, ale szybko, szybko mu się udało zasnąć, a ja mam teraz pomysł, co gdyby pod tą wyspą zrobić jakieś tajne miejsce, tajną bazę, o której Ptyś nie będzie miał pojęcia. Ej, to byłoby bardzo mocne, przyznajcie. A tutaj mamy idealne miejsce. Dobra, patrzcie, możemy sobie wejść gdzieś z tej strony i zrobić jakąś dziurę, tylko uważam. Muszę uważać tutaj, muszę uważać. Potrzebuję na samym początku kamień i słuchajcie, o, zamieniamy. I teraz w tym miejscu możemy to rozwalić, a pod spodem jest piaskowiec, więc możemy od środka robić jakąś tajną bazę. Potrzebuję jeszcze specjalnych drzwi, więc musimy tutaj wpisać door i patrz, mamy secret door, czyli zakazane drzwi, których nie widać z zewnątrz. O nie! Jednak trochę widać, co to ma być? Dobra, a czekaj, ghost block, czy tutaj zadziała? Ghost block, czyli taki blok, który jest udawany. Ej, no znowu jest trochę zepsuty. Niestety, zobaczcie, tu widać za bardzo. A gdybym postawił to gdzieś w tym miejscu? Ty, pod wodą nie da się zrobić dobrej, tajnej bazy, jeśli to tak nie działa. Ej, ale zauważcie, mogę stawiać tutaj nad i nie widać tego. Widzicie? I w ten sposób będziemy mogli zrobić nasze tajne wejście do tajnej bazy. Więc póki co to możemy rozwalić. O nie! Zepsułem tutaj troszeczkę. Sorki, Ptycho. Dobra, on tam dalej śpi. Dalej śpi. No to git. To tutaj mam pomysł. Zrobimy coś takiego. Zejdziemy sobie tutaj. O, zrobimy coś takiego. Wydłużymy sobie ten koralowiec i w tym miejscu... O, super, mam już plan świetny. W tym miejscu zrobimy sztuczny koralowiec. Uwaga, jest sztuczny koralowiec i zobacz, wchodzimy do środka i elo! Jak to zrobiliśmy? Dobra, teraz potrzebujemy drabinkę i drabinka nam wysuszy wodę. Ej, czekaj, czemu nie wysuszyła się woda? Dobra, czekaj, spróbujemy zrobić to w ten sposób. Okej, okay, teraz tu. I teraz... dobra, to musimy zniszczyć. Tutaj postawić ghost block. O, i teraz tutaj już nie ma wody na szczęście. Więc możemy sobie tutaj na luzie się przedostać. Zobaczcie. Rozwalmy jeszcze tylko tutaj to. Okej. Okay. Postawmy sobie tutaj w sumie koralowiec jeden. Nie! O, dobra, teraz jest git, to naprawimy. I słuchajcie, chodzimy do środka, żeby Ptycho czasem nas nie zauważył. Elo, i zobaczcie. O nie, czekaj, muszę wyjść, bo on chyba... Nie wiem, czy on nie zauważył tego, jak czasem coś tutaj robię. O, dobra. Siema, Ptycho, co tam? Cześć, ej, to miał jakiś głupi sen, jakiś totalnie dziwny, nie? Jaki? Dziwnie mi się to spało. Nie wiem, miałeś sen? Kąpałeś się już we wodzie? Ciepła woda? Tak, ciepła woda, bardzo fajna. Zobacz, tutaj bardzo fajna woda, co nie, nic nie ma. Tutaj podejrzanego, no super, nie? Ale tu głęboko, ja się boję głębokości. Ja nie chcę tam wchodzić. Ja, o, ja się boję. Nie, to nie wchodź. Ja tutaj sobie popływam. Ty ja wrócę sobie tam, chyba wrócę odpocznij do mojego opalania, dobra? Bo ja nie chcę. Dobra, wpływać. Jasne, no, opalaj się, nie ma problemu, dobra, jak stary. Jak coś, to mnie obudź, jak będzie coś się działo. Pa, pa. Jasne, obudzę. Obudzę.
zawodzę, widzowie. Haha, żartowałem, tak naprawdę będę mógł sobie stąd wyjść i zobaczcie, robić dalej naszą tajną bazę. Więc o to właśnie chodzi. Chodźcie tutaj do środka, do naszej bazy i zaczynamy. Robimy tutaj od środka mega mocną tajną bazę przed Tychem i on nie będzie miał w ogóle pojęcia, że my tutaj coś takiego robimy, ale to będzie kozackie. Przygotujemy sobie tutaj cały gamingowy nasz pokój, który mamy tutaj w prawdziwym życiu. Spróbujemy go odtworzyć 1:1. Mam nawet na to jakiś pomysł. Dobra, tylko na początku muszę zrobić tutaj troszeczkę miejsca. Już tego miejsca troszeczkę tutaj zrobiliśmy, więc jest nawet całkiem fajnie, ale potrzebujemy go jeszcze więcej. Dokładnie tak, żeby Ptycho nie zauważył, że my tutaj będziemy mieć takie fajne rzeczy. Dodatkowo, fajnie byłoby mieć jakieś okno na życie, na to, co się tutaj dzieje, więc czekajcie, sprawdźmy, czy możemy zrobić glas. One way glass, jest coś takiego. Iś. O, czekaj. To zadziałało? Czy ja źle to jakoś postawiłem? Działa! O, jacie! Dobra, widzicie? Możemy podglądać to, co jest na zewnątrz, ale nie wiem, dlaczego zrobił się stone. Okej, okay, to trochę dziwne. O, dobra, piasek już jest lepiej. Dobra, piasek już jest lepiej. Ej, czemu znowu się stone zrobił? Nie rozumiem trochę. Iś. Ej, dlaczego stone się robi, a nie piasek? Cyk. O, dobra, teraz się piasek zrobił. I teraz znowu, okej. I teraz znowu, dobra, nie wiem, o co chodzi, dlaczego to było tak zepsute, ale teraz już najwyraźniej działa, więc o to chodzi. O, nie, tutaj też się zepsuło. Czekaj, tyk. Nie, co ja zrobiłem? Ej, to śmiesznie działa. Chodźmy z powrotem do naszej tajnej bazy i sprawdźmy, czy teraz faktycznie widać. Widać, widać wszystko tutaj. Dobra, to my sobie teraz stąd wyjdźmy i zrobimy sobie bardziej przejrzyście, żeby tutaj wszystko było widać, żebyśmy wiedzieli, co się tutaj dzieje. Gdyby ktoś się tutaj gdzieś kąpał, to my to będziemy widzieć w naszej tajnej bazie. Spójrzcie, ale mocna tajna baza, widzowie, tego nikt się nie spodziewał. Niesamowita tajna baza. O, okej, zrobiłem teraz tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca, więc potrzebujemy niebieski blok, bo moja baza będzie niebieska. Tak jak ja oczywiście i tak jak tutaj koszuleczka Voyan Team. Spójrzcie, jaka ładna koszuleczka Voyan Team. Ja dziś na sobie mam koszulkę Wojanowice, ale jest na Wojanshopie znacznie więcej różnych koszulek, różnych bluz, wzorów i tak dalej, więc zapraszam serdecznie na Wojanshop. Patrzcie, jakie mam ładne skarpetki tutaj Voyan Team. Piękne bardzo. Ale to nic w porównaniu z naszą nową kolorowanką Voyan Team, która zawiera bardzo dużo ciekawych wzorów do rysowania. Do rysowania u was w domu. Przedstawiające masę historii z Wojanowic i nie tylko, więc jeżeli chcecie przenieść się do świata Wojanowic za pomocą takiej kozackiej kolorowanki, to wbijajcie na wojanshop.pl i dołączajcie do Voyan Team. No i pamiętajcie, że zdjęcie z autografem dorzucamy za darmo do każdego zamówienia. No i jeszcze takie kozackie darmowe naklejki są też dorzucane, więc tego naprawdę jest dużo. Warto robić zakupy na Wojanshop, poleca Tojtosław, dokładnie. A my chodźmy z naszą kozacką koszuleczką Voyan Team, albo weźmy sobie maskotka. O, maskotkę sobie załóżmy. Patrz, mamy maskotkę teraz w ręce i możemy sobie robić dalej naszą tajną bazę, więc zaczynamy od tego naszego niebieskiego koloru. Tylko czekaj, ten niebieski kolor byłby chyba lepiej w tym miejscu, tak, więc jeszcze tą ścianę musimy całą zepsuć, ale ta tutaj ściana już jest możliwa do wyburzenia i do postawienia tutaj, chociaż nie, jeszcze bym powiększył troszeczkę, na pewno podłogę bym postawił, tak, bo podłoga jest bardzo ważna. No i zejście tutaj też będzie nam potrzebne, bo na obecną chwilę to mamy takie, no widzicie, brzydko to wygląda, co nie, przydałoby się, żeby to wyglądało nieco lepiej, więc musimy to uzupełnić naszymi blokami niebieskimi i musimy uważać, bo Ptycho nas może zobaczyć w każdej chwili. Widzowie, jeśli zobaczy nas Ptycho, to będziemy mieć ogromny problem, więc miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że to nie wyjdzie na jaw, to co my tutaj robimy, bo naprawdę robimy zakazaną rzecz, tajną bazę, o której Ptycho nie powinien wiedzieć. Oj, tutaj patrzcie, mam w ogóle pomysł w tym miejscu postawić coś specjalnego. Schody, tak? Takie ładne schody, zobaczcie, cyk. I postawić to w ten sposób. Tutaj będziemy w ten sposób widzieć okienko bardzo dobrze. Dokładnie tak. Oj, tutaj troszeczkę zepsute. I widzicie, możemy sobie podejść i obserwować, kto tutaj coś robi. A może Ptych coś tam będzie robił. Postawmy sobie tutaj takie schodki. To są takie schodki do podglądania. Możemy to nazwać tabliczka i nazwiemy to schodki do... O, tutaj podglądanie. Dobra, my tu jesteśmy już przygotowani do tego, żeby robić kolejną warstwę niebieskiego budulca. Niam, niam, niam. Ile można spać? No ja nie mogę. O nie, o nie. Halo, Tojtek! Ty
cicho się obudził, dobra. Gdzie jesteś? Ty pływasz gdzieś tu? Tak, tylko zobacz, tutaj pływam za tobą. Gdzie jesteś? Cześć, Tojtek! Rozpaliłem ognisko, żebyśmy mieli co jeść. A czemu ty tak pływasz cały czas i pływasz? Ty trenujesz do jakiegoś, nie wiem, wyścigu czy tak, co? Zobacz, co znalazłem. Zobacz, maskotkę? Maskotkę, Wojan Team znalazłem, zobacz, Wojana maskotka. Czekaj, najpiękniejsza maskotka na świecie to jest. I dlaczego ona była we wodzie? Stary, nie wiem, tutaj sobie gdzieś pływała. Nie wiem, jak ją zauważyłem, ale patrz. A wiesz co? Tutaj w ogóle fajnie, możesz sobie coś porobić w wodzie, jakbyś chciał, bo tu jest nawet takie miejsce do tego, widzisz? Ej, tutaj byłoby super zbudować, nie wiem, na przykład jakiś domek, albo coś. O, albo jakąś tajną bazę, której nie chciałbyś mi mówić, ja bym nawet nie wiedział, że tutaj taką tajną bazę budujesz. Ej, ale tajna baza pod wodą byłaby taka dobra, nikt by się nie skapnął, że mamy tajną bazę pod wodą, no, przecież to jest nikt. Takie fajne. Dlatego, można potem pomyśleć o czymś takim, ja póki co bym czegoś takiego nie budował. No, jak coś to mów, to ja ci pomogę, nie, że wiesz, zrobimy sobie wspólną tajną bazę czy coś, nie, dobra, to ja idę dalej, piec jedzonko, masz tutaj. Dobra, piec sobie jedzonko, ja będę sobie nurkował dalej, trzymaj się. Dobra, pycho. Pa, powodzonka. O, widzowie, o, włos, blisko było, ktoś by nas zauważył, już praktycznie tutaj byliśmy widoczni. Byliśmy widoczni, jakby tylko zanurkował, to byłoby po nas, więc to jest ewidentnie znak, że musimy się pośpieszyć, bo to jest czas, w którym ptycho może coś zacząć podejrzewać i musimy na to uważać, więc chodźmy tutaj, będziemy właśnie budować kolejne ścianki. Tych ścianek już mamy naprawdę bardzo dużo i jak zakończymy budowę ścian, to będziemy mogli się zabrać za budowę kolejnych rzeczy, między innymi wyposażenia, właśnie tak, a skoro tutaj mamy schodki, to dobudujmy tutaj kolejne schodki. I tutaj mam pomysł. Słuchajcie, w tym miejscu możemy wybudować ścianę. I może nawet to będzie dwupiętrowa tajna baza. Co wy na to? Tutaj byłaby pierwsza, a tutaj byłoby drugie piętro. Co wy na to? No to by chyba wyglądało świetnie. Dobra, myślę, że możemy zacząć robić coś takiego. Dobra, tutaj zrobimy tak. Dobra, coś takiego. I tutaj... Tutaj będzie troszeczkę niżej. O, chyba coś takiego. Dobra, jest już git. Dobra, mam pomysł, jak to będzie wyglądało, widzowie. To będzie dwupiętrowa tajna baza pod wodą. Czy jest coś lepszego? Czy istnieje coś lepszego niż to, co my tutaj robimy? Wątpię. To będzie najlepsza tajna baza. Ptycho nie będzie miał pojęcia o tym, co się dzieje pod jego nosem, bo tak naprawdę on jest tuż nad nami, więc to mi się podoba. Przy okazji, widzowie, może tutaj wymyślimy sobie nową taktykę jakiejś tajnej bazy. Może to byśmy nazwali jakąś taktykę. Taktyka podwodnego skradania. O, może coś takiego? Brzmi dobrze. Dobra, gdzie postawić teraz naszą miejscówkę, nasze schodki? Może tutaj, w tym miejscu. One by prowadziły właśnie do drugiego piętra. Okej, tutaj coś takiego. I spójrzcie. O, działa? Działa! Słuchajcie, może tutaj na górze też byśmy zrobili szkło. Tak, żebyśmy widzieli go z góry, jakby sobie nurkował. Tylko musimy sprawdzić, czy on czasem teraz właśnie nie jest gdzieś na zewnątrz. Więc zanim to zrobimy, zejdźmy sobie tutaj na dół i spójrzmy. O, chyba nie pływa. Dobra. Co? Ale ciężko się tą łódką kieruje. Nie, on jest gdzieś... Ja nie mogę. Ja właśnie teraz nie mam wglądu na to, co on robi. O, chociaż tutaj trochę widzę. O, nie za dużo. Nie za dużo widzę. Dobra, on gdzieś tam pływa w innym miejscu, słuchajcie, bo słychać go było ewidentnie, więc może teraz w tym miejscu postawimy sobie właśnie tak, patrz na to. Omega! Kozacko, tylko teraz muszę naprawić na pewno z drugiej strony, bo patrz, co tutaj się zrobiło. No właśnie, wiedziałem. Okej. I teraz będziemy go mogli podglądać z górnego piętra, które pozwoli nam lepiej wszystko widzieć. Zobaczcie, tutaj od razu lepiej to widać. O nie, tutaj też jest zepsute. Nie, woda wpadła! O, jest lepiej, dobra. Pyk! Nie! Nie! Czemu to jest tak, zbaguje się? Czemu stąd się buduje? Dobra, dobra. Dobra, jest git. Jest git. Budujemy! Budujemy! Walczę ze Stone'em, widzicie? Walczę ze Stone'em, ale uda się. Cyk, cyk. Okej, cyk, cyk. I patrz, widzimy wszystko teraz tutaj. O to chodzi. Jeszcze z tej strony postawimy sobie. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Już prawie to mamy. Już prawie mamy całą tajną wizję. Nawet nie tajną bazę, tylko tajną wizję. Można tak to nazwać. Dobra, tutaj tak to zamkniemy.
I słuchajcie, działa. Let's go! Widzimy teraz normalnie tutaj pod wodą, co się dzieje. Okej. To zabierzmy się za budowanie dalszej części naszej tajnej bazy. Idziemy z tematem. Dobra, tutaj tak. Tutaj może zostawimy tą ścianę z piasku, bo to nawet dobrze wygląda. A tutaj dobudujemy sobie tą właśnie ścianę końcową. O, coś takiego. O, i tutaj też może się kończyć ta ściana dokładnie w tym miejscu. Coś takiego. O, no i podobnie to wygląda, prawda? Albo tutaj dobudujemy do końca nawet, cyk. Okej, okay. No nawet nieźle to wygląda. Postawmy sobie teraz jakieś wyposażenie, bo nasza tajna baza wygląda już obiecująco. Brakuje nam teraz tutaj tylko wyposażenia. Może zabierzemy teraz jakiegoś kokosa od ptycha. O nie, to jest ptycho. O dobra. Ptycho, sieba, sieba. Czekaj, bo nurkuję. O, ja jestem za tobą, też nurkowałem, nie widziałeś? O, nie widziałem ciebie, ty jesteś jakiś mega dobry nurek. Co tam, jak ty się nurkuje? Bardzo dobrze, właśnie przyszedłem się spytać, czy mogę jednego kokoska sobie wziąć, bo się zmęczyłem trochę. Ja mam świeżego, patrz. O, masz nawet takiego. Świeży kokos. Dzięki. No, dobra. No, fajnie, to jest. Uwielbiam normalnie wakacje. Tak bym chciał już, wiesz, popalać się, popłynąć. Jo, super, no jest, wiadomo, no. Stary, wiadomo. A tobie jak się podoba? Mi też. Nie mam tutaj nic do ukrycia, wszystko jest bardzo fajne. No to dobrze, trenuj sobie dalej, bo ty pewnie jakieś zawody masz w pływaniu, co? Bo tak, mam zawody w robieniu tajnych łas, w sensie w pływaniu. A, to będą kciuki za pływaniu. Pływaniu, tak. Pływaniu, nie? No. Pływaniu, no. No to dobrze. Dzięki, to w kontakcie. Ul, widzowie, nam poszło. Dobra, pięknie, no i patrz. Tutaj mam pomysł, zrobimy symulację plaży w tym miejscu, wyobrażacie to sobie. W tajnej bazie zrobić plażę. Weźmy sobie piasek, okej. I przygotujemy sobie tutaj właśnie piaskową plażę, niesamowite. Przecież takie rzeczy istnieją tylko w najlepszych bazach na świecie. Bazach robionych przez Tojtosława. Dokładnie, tak. I teraz jeszcze tutaj sobie może dokończyć. O, zrobimy tak, tak. Okej, tutaj zamienimy sobie tego stona na piasek. I spójrzcie, jak to teraz pięknie będzie wyglądało. No i o to chodzi. I teraz wlewamy tutaj wodę. Woda. I mamy to. Teraz wystarczy tutaj sobie wlać. Zobaczcie, jaki ładny odcień wody jest. Taki właśnie tropikalny, co nie? Postawmy sobie tutaj może palmę. Czekaj. Nie ma palmowych niestety tutaj, ale to wygląda jak, o, tropikalny pień. No i pięknie, i patrz, jeszcze liście weźmiemy sobie. Tropikalne liście są, a akacjowe to są chyba właśnie, akacjowe. Jeu, jak to wygląda, niesamowite. Dobra, postawmy sobie tutaj kokoska, cyk, jeden kokosek, drugi kokosek, bo spod palmy. Dobra, tą tabliczkę sobie zniszczymy, ale postawmy sobie jeszcze tutaj ognisko. No i patrz, mamy własne w tym momencie miejsce do chillowania, do odpoczywania, do plażowania. Nie musimy nawet wychodzić już na zewnątrz, ale wiadomo, no będziemy tam wychodzić, żeby pokazać się raz na jakiś czas ptychowi. Okej, co można jeszcze zrobić na tej tajnej bazie? Mówiliśmy o stanowisku gamingowym, więc sprawdźmy. Computer, a nie ma komputer. Jak to się nazywa? Musimy to znaleźć. O, tutaj mamy... To, co to jest monitor? Jak... Ej, czekaj, ja tu widziałem. Tycha widzę, zobacz, on tutaj pływa. Ja go normalnie mogę podglądać. Spójrzcie, co on tutaj robi. Pływa jak szalony. My możemy potem wszystko mu opowiedzieć, co widzieliśmy, co robił. A on nie będzie miał pojęcia, w jaki sposób się o tym dowiedzieliśmy. O to chodzi. Dobra, zróbmy sobie teraz tutaj jeszcze właśnie studio nasze gamingowe. Mam do tego przygotowane naprawdę masę rzeczy. Monitory, mikrofony i masę jeszcze innych. Komputery. O, i gdzie możemy to zrobić, powiedzcie mi, widzowie. Tutaj wygląda to nawet obiecująco, albo nawet tutaj. Jakbym postawił gdzieś tu, no trochę ta baza i tak jest jeszcze za mała. Zrobiłbym ją większą, ale już brakuje mi tutaj miejsca. Dobra, spróbujmy zrobić z tego, co mamy po prostu. Cyk, cyk, okej. I tutaj cyk, okej. I teraz postawmy tutaj monitor, a raczej tutaj będzie lepiej. Tutaj postawmy... O! Paczek, idealnie, normalnie mikrofon sobie zrobiliśmy. To jest tak, jak w moim studiu gamingowym. Wojan Team! Wojan Team! Zapraszam serdecznie, Wojan Shop. O, i patrz, komputer sobie postawiliśmy i jeszcze brakuje nam krzesełka. Creeper chair. Okej. Okay. No i patrz! Mamy nasze stanowisko gamingowe. Tylko ja bym sobie jeszcze dodał tutaj jakieś takie rzeczy.
upiększające jeszcze bardziej naszą miejscówkę. Jakieś szafeczki, wiadomo, żeby w tych szafeczkach trzymać złote przyciski. O, zobacz, nie no, no pięknie to wygląda. To jest dosłownie tajna baza. No, mocna tajna baza. Tutaj w sumie, o, teraz będzie to lepiej wyglądało. Super! I musi tutaj być również plakat. A nie, czekaj, a obraz to wystarczy. Obraz. I mam specjalny obraz, który może wisieć również w twoim pokoju, przedstawiający Wojanowice. Tylko muszę go przygotować w odpowiedni sposób. Musimy to zrobić tak. Tutaj coś takiego, tutaj tak i tutaj tak. I chyba powinno działać. Jeszcze uważaj. Cyk! Jest! Ha, ha, ha! Zrobiliśmy Wojanowice plakat! Tak, widzowie, taki sam plakat również możecie mieć wy, bo jest na Wojan Shopie, więc zapraszam serdecznie. Dobra, brakuje mi tutaj jeszcze czegoś takiego jak łóżeczko i po prostu strefa spania, prawda? Strefa odpoczynku. Więc myślę tak, czy sobie nie zrobić takiej strefy odpoczynku w tym miejscu i sobie ją odgrodzimy, żeby nikt nas nie podglądał. Chociaż kto nas może podglądać, skoro jest to tajna baza, prawda? No właśnie, raczej nikt nas nie będzie podglądał, ale na wszelki wypadek zrobimy sobie tutaj takie zabezpieczenie. Z żadnej strony nikt nie będzie widział mojej sypialni! Oho, dobrze. O, czekaj, zróbmy to jeszcze tak, tak, tak. Jak to wygląda głupio? Taka sypialnia ukryta, co to jest? Ale dziwne. Dobra, sypialnia ukryta, widzicie? Nie ma wstępu, to jest sypialnia, to i to sława. Ej, zobacz, ptyś zaczął robić coś tutaj pod wodą. Co on takiego robi? Będziemy musieli się dowiedzieć. A co jeśli on... Pewno nie znajdzie mojego skarbu. Zobaczcie, on robi skarb podwodny. Dobrze, że wszystko widzimy, to będziemy mogli wiedzieć, gdzie on jest. I może sprawdzimy, co znajduje się w środku. Dobra, na pewno go nie znajdzie. O dobra, odpłynął. Dobra, patrzcie, tam ewidentnie coś jest. Zaraz pójdziemy sprawdzić, co on tam takiego ukrył, ale najpierw dokończmy nasz tutaj naszą miejscówkę, bo to jeszcze nie wszystko. Możemy sobie tutaj na przykład zrobić taki, o patrz, coś takiego. Troszeczkę, o, coś takiego, nie wiem, czy to wygląda dobrze? Raczej nie, ale coś to jest. Mamy biblioteczkę i możemy sobie tutaj zrobić taką półkę właśnie fajną, co nie? Fajnie wygląda, no. Weźmy sobie jakieś głowy creepera, zombiaka, jakiegoś szkieleta i tego typu rzeczy. I postawmy sobie teraz tutaj, o właśnie tak. Głowy moich pokonanych potworów. I na końcu smok. O, nie, albo smok dajmy gdzieś, gdzieś tutaj. Zobacz. Wygląda trochę jak srebrny przycisk, taki smok, no nie? Dobra, coś takiego wygląda już perfekcyjnie. Może smoka damy sobie, o, z tej strony. Albo nawet podwójnego smoka. Cyk, cyk, poczwórnego. Jak to wygląda mocarnie. No i co, górę myślę, że można uznać za zaliczoną. Ładnie to wygląda. A tutaj na dole? Tutaj na dole też już mi się bardzo podoba. Ale brakuje mi jeszcze jakiejś małej rzeczy, którą byśmy mogli sobie tutaj dodać. Weźmy sobie jakiś dywanik, żeby tutaj troszkę było też milej. Żółty, no bo w końcu jestem z ptychem na wakacjach. Co z tego, że on kompletnie nie wie o tym, że ja tutaj mam to coś takiego, taką tajną bazę. Dobra, chodźmy szybko teraz sprawdzić ten prezent. Raczej ukryty skarb, no bo to w sumie jest ukryty skarb. Ale ja to traktuję jak prezent, bo on mi to zostawił wręcz pod nosem. Będziemy mogli sprawdzić, co tam się znajduje. Wychodzimy po tajny skarb. Dobra, patrzcie, co tu się znajduje. Ewidentnie coś tutaj jest. Sprawdzamy. Ej, diamenty! Zabieramy koniecznie i za... zacieramy ślady. Może zostawimy coś tam. Ej! O nie. Dojd! O! Co ty? Skąd ty znalazłeś mój skarb? Jak ty to zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ja znalazłem go przez przypadek, słuchaj. Wziąłem inny blok, ewidentnie. Na piasku. Inny blok widziałem to... ewidentnie, to na mnie nic nie było tam złego, ptycho. Ja innym blokiem postawiłem, o nie, jestem taki głupi. No właśnie, ptycho, nie przejmuj się. Odpoczywaj sobie, ja sobie dalej będę nurkował. Dalej będę. No dobra, no niech ci będzie, niech ci będzie, a ten skarb to mi oddaj. No dobra, tam oddam. No, to są moje dzieksy, o, dziękuję. Proszę, to na pewno dzięki. Wszystko, nie? Nie? Nie ma więcej, nie ma więcej. No... ja nie pamiętam ile to... Ej, to masz jeszcze moje diamenty! Dobra, ty mnie oddaję. No, dziękuję. No, ja nie oszukuj mnie, bo ja czuwam tutaj. Jasne, nie oszukasz mnie. Jasne, wracam nurkować. Papa, miłego nurkowania. Okej, widzowie, musimy trochę bardziej uważać i
I wchodzimy z powrotem do naszej tajnej bazy. Elo! Dobra. I teraz musimy dokończyć nasze dzieło sztuki. Brakuje mi tutaj troszeczkę dywaniku jeszcze na górze, więc postawmy jeszcze tutaj taki ładny dywanik. Ej, zobacz, jak ładnie to będzie wyglądało. Normalnie, tutaj wszędzie pięknie dywanik. O to chodzi. Jeszcze tutaj. No i mamy to pięknie zrobione. Ty. No, wydaje mi się, że nasza tajna baza jest nie do podrobienia. I teraz jeszcze obraz może gdzieś postawię. Taki z creeperem i jakiś z innymi jeszcze rzeczami, postaciami i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i teraz sobie Czekaj. A co tu się dzieje? Ptycho, to... Co to ma znaczyć? Czy ty pod moją nieobecność zrobisz tajną bazę pod wyspą moją? No, w sumie... Nie, trochę to, tak jakby... to jak mogłeś? Coś zrobiłem tutaj tajnego. Jak ty się tutaj w ogóle dostałeś, ptycho? No bo widziałem przecież to. Ty, ja myślę, ja jak zobaczyłem, że kradniesz mój skarb, to już podejrzewałem, że ty jakoś musiałeś wyglądać. I po prostu poszedłem i zobaczyłem, gdzie ty wchodzisz i wszedłeś do koralowca. Przecież to jest niemożliwe. No dobra, no masz mnie, przyłapałeś mnie. No ale to przy okazji... Ale powiem ci... Spójrz sobie właśnie, jak wygląda tajna moja baza. Że naprawdę tajna baza, no tutaj 10 na 10. Jaki masz plan? Plakat. No, taki plakat też w prawdziwym życiu widzowie mogą mieć, na Wojan Shop jest. No, ale jest piękny, ja nie mogę. Ej, fajnie się tu urządziłeś, widzę, że masz nawet gaming room. Jest, no. No kurczę, filmy można nagrywać, można podglądać, co tu masz na dole? Na dole? Tutaj mam własną plażę, stary. Tak? No, mogłem cię podglądać. Czy ty nie podglądałeś w tym miejscu, jak jeszcze tu pływałem? O, tutaj na górze też jest na górze do podglądania. No nie! No, więc... Jakie fajne. Ale dobra, jak już znalazłeś tą tajną bazę, to może być nasza. Już w sumie jest tutaj nawet żółty dywan. O, więc oj, możemy... pięknie, dobra, to ja tutaj zostanę. Może być nasza w takim razie tajna baza. Więc widzowie, oficjalnie ta tajna baza zostanie zamieszkana od teraz przeze mnie i przez ptycha. Dajcie znaka, jak wam się podobało. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.